Jo, cześć, siemanko, w tym odcinku powiem wam o współpracy LEGO z Fortnite'em, no ale zanim do tego przejdziemy, no to zachęcam was do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale oraz żebyście pomogli mi wbić 8000 słów do końca kwietnia. Również zostawcie łapę w górę, podobno na telefonie teraz jest nowa animacja, także polecam sprawdzić, a ja nie przedłużając zapraszam was do odcinka. No i przejdźmy już do samego tematu odcinka, czyli LEGO x Fortnite, ale tak naprawdę jest to LEGO x Epic Games, także jest to współpraca LEGO z Epic Games, chociaż są też szanse, że przeobrazi się to współpracę LEGO x Fortnite. Jak napisał Hypex na Twitterze, LEGO i Epic Games nawiązują długoterminową współpracę, aby kształtować przyszłość meta wszechświata, aby była ona bezpieczna i przyjemna dla dzieci i rodzin oraz aby stworzyć wciągające, twórczo inspirujące i angażujące cyfrowe doświadczenia dla dzieci w każdym wieku, aby mogli się razem bawić. Nie znamy jakby dokładnych tutaj szczegółów tej współpracy, ale jeżeli chodzi o LEGO x Fortnite, no to fajnie, jakby się pojawiły na przykład klocki LEGO właśnie z Fortnite'a, jako ewentualnie same postacie, to by był, myślę, taki fajny, mały, nie rzucający się w oczy dodatek. No i Devink zaprezentował nam właśnie taki koncept postaci z Fortnite'a jako klocki LEGO. Tutaj możemy zobaczyć sobie Origina, naprawdę jest on wykonany bardzo solidnie. Są tutaj zachowane jakby wszystkie szczegóły. Następnie mamy panią Chloe chyba, nie wiem jak ona dokładnie się w grze nazywa. Jeżeli to nie zadano, to poprawcie mnie oczywiście. Zapewne te klocki kosztowałyby tyle co normalne klocki LEGO. No i również to było takie fajne urozmaicenie na biurku każdej osoby grającej Fortnite'a i przy okazji lubiącej LEGO. A tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Cześć!